Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Otwórzmy Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian od 12 wersetu w rozdziale 15. Do 34. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn
będzie poddany temu, który mu poddał wszystko. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak, ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie, złe kontakty psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Na razie dotąd. Widzimy tutaj dosyć ważny fragment, który jest niestety powszechnie lekko ważony wśród chrześcijan i tak też było w przypadku Koryntian. Oni również tutaj są pokazani jako ci, którzy są wręcz określeni, że niektórzy z nich nie znają Boga. Dla zawstydzenia ich Paweł to powiedział. Także jest powiedziane, że wielu z nich pozwalało sobie na lekkomyślny stosunek do kwestii zmartwychwstania. I to jest o tyle szokujące, że można powiedzieć, że to były same początki. Na przerwie rozmawialiśmy o tym, jak daleko ten chrześcijański świat zaszedł dzisiaj. I jeśli na początku było tak, jak było już widać tutaj, to tym bardziej mnie dziwi, gdy widzimy, co się dzieje dzisiaj. I gdzie te wszystkie kwestie objawione w Słowie Bożym, wtedy były na żywo ci z 500 braci naraz, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa, to apostoł mówi, że jeszcze żyją niektórzy z nich. I faktycznie można było sobie podjechać do takiego brata i porozmawiać. Widziałeś zmartwychwstałego Chrystusa? Tak, widziałem, bracie. I widziałem na własne oczy. Zobaczyć, że to jest w pełni sprawny intelektualnie człowiek, który prowadzi sprawy codziennego życia i osobiście widział Pana Jezusa, porozmawiać z Nim. Nie jakiś człowiek o podejrzanych zachowaniach, tylko 500 braci naraz. 500 braci naraz, 500 ludzi. I mimo tego ci wierzący potrafili tego nie przyjmować, niektórzy z nich. I można by przyjąć, że może tam był mieszany tłum słuchaczy, czyli trochę wierzących, trochę niewierzących i może z tego się to wzięło. Ale raczej ta wymowa tego pokazuje, że Paweł kieruje to do wierzących, bo mówi, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wy dalej jesteście w swoich grzechach. Czyli takie dziwne teorie pojawiały się wśród ludu Bożego, który był znany jako zbawieni wierzący chrześcijanie. Tym bardziej my powinniśmy być dzisiaj czujni, co się dziś między nami rozpowiada. Jest powiedziane, że złe kontakty
psują dobre obyczaje. 33 werset jest oddany złe rozmowy. Psują dobre obyczaje, jednak tutaj na konferencji w Dillenburgu kiedyś był ten fragment dosyć dokładnie omawiany i tam bracia mocno kładli nacisk, że to słowo rozmowy jest trochę za delikatne. Bardziej chodzi o kontakty. Złe kontakty psują dobre obyczaje. I jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? No więc jest to zaskoczenie. Skoro wiele rzeczy z Pisma Świętego mamy opowiadane, to niektóre rzeczy, które opowiadamy między sobą, budziłyby zdziwienie apostoła nie mniejsze niż to, które tutaj wyraził w 12 wersecie. I myślę, że każdy z nas w swoich wypowiedziach umiałby znaleźć takie treści. I jeśli nie ma zmartwychwstania, to jest bardzo ciekawy sposób argumentacji, dlatego że on jest bardzo taki nastawiony na konfrontację z tym błędnym poglądem. Tak więc Paweł nie twierdzi, że nie ma zmartwychwstania. On tutaj przyjmuje na chwilę argumentację przeciwników, żeby wykazać, że ona jest nieprawidłowa. Tak jak kiedyś powiedział Salomon, że postanowił pójść chwilę za głupotą, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. I czasami, gdy musimy rozprawić się z fałszywym poglądem, to możemy od Pawła nauczyć się sposobu postępowania z tym fałszywym poglądem. Czyli pójść chwilę za tym fałszywym poglądem, za tą głupotą i zobaczyć, co wyniknie z tego, jeśli na chwilę przyjmiemy, że ta głupota byłaby prawdą. Oczywiście nawet na chwilę Pawłowi nie przyszło do głowy, że to jest prawda. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. To jest oczywiste. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nie było zmartwychwstania również Chrystusa. Oczywiście wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa miało miejsce. To jest na chwilę założone w celach argumentacyjnych. I kolejna teza. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy kazanie nasze daremne. Faktycznie. Po co mamy jechać na ewangelizację tyle kilometrów, jeśli Chrystus nie został wzbudzony? Po co mamy organizować, wynajmować jakieś lokale, drukować ulotki, kupować Biblię, sprzedawać książki, tłumaczyć kartki z kalendarza, wydawać kalendarz? Psu na budę wtedy to wszystko jest. Jeśli daremna jest nasza wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, bo Chrystus nie byłby wzbudzony z martwych. Więc to jest fakt zmartwychwstania Chrystusa, który jest bardzo ważny, jest kluczowy. Oczywiście nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby tworzyć ranking tych prawd, dlatego że boskość Chrystusa jest faktem, który nie może być zestawiony na podium, gdzie damy jedną prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, na przykład na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu damy drugą prawdę o Chrystusie. Nie. Jest pewien zakres objawionych rzeczy, które Juda w trzecim wersecie nazywa jednoznacznie. Ja przeczytam. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Więc ta wiara, która raz na zawsze została przekazana świętym, zawiera kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt,
nienegocjowalnych faktów, które po prostu, jeśli któryś z nich nie jest prawdziwy, to daremna jest nasza wiara, dalej jesteśmy w swoich grzechach i nie ma znaczenia to dzisiejsze nasze wspólne zejście. Bo od pewnych faktów objawionych w Słowie Bożym zależy właśnie nasze chrześcijańskie być lub nie być. Jednym z takich faktów jest zmartwychwstanie Chrystusa. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze jest daremne, daremna też wasza wiara. Więc jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, niepotrzebnie wierzymy. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy niepotrzebnie głosimy, ale wiemy, że Chrystus został wzbudzony i dlatego jest potrzebne, żebyśmy głosili i dlatego potrzebne jest, żebyśmy wierzyli. Wówczas, 15 werset, konsekwencja tego. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi. No oczywiste, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to cała posługa Pawła, który napisał o sobie między innymi na początku, pierwszy list do Koryntian, jest powiedziane na przykład mowa o krzyżu, 18 werset, jest głupstwem dla tych, którzy giną. No wtedy, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, no to te słowa nie mają żadnej siły, żadnej mocy, żadnej podstawy. Albo 17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. No jeśli nie byłoby zmartwychwstania, to wtedy ta cała działalność Pawła byłaby, tak jak on powiedział, fałszywą służbą, nie mającą jakichkolwiek podstaw. 15 werset. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi. Kłamaliśmy o Bogu, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. Tak wręcz mówi tutaj Paweł. Bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Więc tutaj niby taka prosta, głupia rzecz w czasie jakichś tam kontaktów, gdzie apostoł Paweł do tego się odniósł, że niektórzy z Koryntian może gdzieś tam w jakichś żartach, może w jakichś nie do końca przemyślanych wypowiedziach powiedzieli, a czy to z tym zmartwychwstaniem to tak naprawdę? No i to widać, jak poważna jest taka wypowiedź. Jest to bardzo poważna wypowiedź i dlatego nasze wypowiedzi także czasami, tak jak kula śnieżna, zaczyna się od małej kulki, potem zamienia się w wielką lawinę. Bo tutaj widzimy, to już są nie przelewki. Zaczęło się od małego zdania, że niektórzy mówią, że zmartwychwstania nie ma, a już mamy wszystko podważone w 15 wersie. I 16. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Bardzo ważne, znowu powtórzone, któryś raz z kolei pod trochę innym akcentem. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Znowu to Paweł powtarza. Niepotrzebna wiara. Zupełnie bez sensu. I konsekwencja tego, jesteście jeszcze w swoich grzechach. A my nie jesteśmy w swoich grzechach, bo Chrystus za nas umarł, bo zmartwychwstanie się odbyło. Natomiast tutaj, jeśli byłoby tak, jak ci niektórzy mówili, no to jeszcze dalej jesteśmy w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Bez sensu żyli. Tracili czas na opowiadanie rzeczy, które nie mają znaczenia, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. I tak jest z każdą fundamentalną prawdą Bożą. I jeśli którąkolwiek z prawd Bożych sobie pozwolimy diabłu wyrwać lub jakoś przysłonić, to potem zaczyna się taka lawina.
Zaczyna się od małej kuleczki, od małego ziarenka piasku, potem zaczyna się osuwisko, a potem jest wielka lawina. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, 19 werset, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dokładnie tak. Bo po co tracić czas w niedzielę rano, kiedy najlepiej się śpi? Po co gdzieś w środku tygodnia zbierać się na modlitwę? Po co przedsięwziąć inne rzeczy? Tłumnie siedzieć nad jakąś książką w czasie konferencji i rozmyślać, co tam napisano, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to wtedy to wszystko jest nic nie warte. Zupełnie pożałowania godni. Sobie wyobraźmy, bo może nie potrafimy tego sobie wyobrazić. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia obok z jakąś organizacją, która zbiera się regularnie, tak jak chrześcijanie, i analizuje w najdrobniejszych szczegółach instrukcje trabanta. I wiadomo, ten samochód nie ma dzisiaj żadnego zastosowania. Niektórzy z nas go pamiętają. I siedzą dwa razy w tygodniu, zjeżdżają się z kilkudziesięciu kilometrów i analizują to. To dokładnie tak by było, gdyby nie było zmartwychwstania. Tak by było z chrześcijanami. Najbardziej pożałowania godni. Bez sensu. Tak apostoł Paweł to argumentuje. Ale 20 werset zaczyna być w pełni światła. Z tego mroku bez sensu przełącza nas w 20 wersecie apostoł Paweł w sytuację, która jest rzeczywista. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. O, i to jest sedno tego rozdziału. Chrystus został wzbudzony z martwych i z tego, co wynika dla nas, jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. On nas uprzedza. Gdy powiedział, przyjdę i wezmę was do siebie, i to ja przeczytam z 14 rozdziału Jana. 14 rozdział Jana, pierwsze 3 wersety. Tutaj Pan Jezus powiedział, niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsca. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie. Więc widzimy, że Pan Jezus uprzedza nas. On pierwszy wszedł do domu Ojca, przygotował nam miejsce po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu, po tym, jak go wcześniej pogrzebano. To widzimy, że Pan Jezus jest pierwiastkiem. Pierwiastek albo tym, który jako pierwszy przed nami się tam stawił, zajął miejsce, przygotował miejsce, tam jest użyte Jana i to miejsce już jest przygotowane. My możemy czekać na Pana Jezusa, aż przyjdzie po nas. No i dalej Paweł z tego też wyciąga wniosek, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Faktycznie 22 werset nam to rozszerza. W Adamie wszyscy umierają. W Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Taka jest reguła. Czyli jeśli ktoś jest w Adamie, to umrze. I faktycznie moje stare ciało jest jeszcze spokrewnione z Adamem i
umrze, chyba że doczeka się przyjścia Pana Jezusa w czasie pochwycenia. Ale jeśli jestem w Chrystusie przez to, że uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa, to jestem w Chrystusie, to zostanę ożywiony i będę z martwych wzbudzony. I to każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, tę obietnicę ma. Dlatego to jest powiedziane, wszyscy zostaną ożywieni. Nie wszyscy w sensie całego wszechświata, tylko wszyscy, którzy znajdą się w Chrystusie, zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. I widać, że jest wymieniony porządek, 23 werset. Pierwszy Chrystus, tak jak już powiedzieliśmy, pierwiastek Chrystus, pierwszy Chrystus. Po nim ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I tutaj jest pierwszy Tesaloniczan, także opisuje nam to zjawisko. 4 rozdział od 13 wersetu. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli widać, podstawą jest słowo Pana. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Dokładnie ta sama myśl. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Apostoł Paweł tu był tak pewien tego wydarzenia, że mówi, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Wiedział, że on będzie przy życiu. Tak się rychłego przyjścia Pana Jezusa mocno spodziewał. I teraz widzimy 24 werset. Potem nastanie koniec. Koniec. I ten koniec jest związany znowu z jasnym punktem, gdy Pan Jezus odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Jest tutaj zapowiedź, którą znamy między innymi z Filipian 2 rozdział. I Filipian 2 rozdział jest powiedziane, że Pan Jezus będzie uhonorowany tym, że każde kolano się przed Nim ugnie. Tutaj widzimy 2 rozdział Filipian, 6 werset. Chrystus Jezus, który był, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I teraz jest już czas teraźniejszy użyty, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Już to się stało, aby po co? No i tutaj widzimy właśnie nawiązanie do tego, że wszystko poddał pod stopy Jego, 27 werset. A tutaj
aby na imię Jezusa zginało się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli widzimy wyraźnie, że On musi królować, 25 werset 15 rozdziału 1 listu do Koryntian, musi królować tak długo, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. I co ciekawe, śmierć jest nazwana wrogiem. Więc śmierć jest tutaj nazwana nieprzyjacielem, jest nazwana wrogiem. I ona także będzie zniszczona. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, to co już widzieliśmy, każde kolano się ugnie. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, to jest oczywista sprawa, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Oczywiście tutaj chodzi o Syna Człowieczego w Jego ludzkim charakterze. I On jako Król będzie królował, Jego Królestwo nie będzie miało końca, dopóki sam tego Królestwa nie podda Bogu Ojcu. I teraz cóż wtedy uczynią z tego skróconego, bo to jest skrócony, skondensowany opis tego w głównych punktach. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Czytałem dzisiaj z pierwszego listu do Koryntian na początku, że apostoł Paweł powiedział, nie posłał, 17 werset, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to pokazuje, że chrzest nie jest częścią dobrej nowiny, zdaniem Pawła w tej wypowiedzi. Czyli 15 werset, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni, ochrzciłem też dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. To też pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 15 i 16 werset. Widać, że apostoł Paweł tutaj przywiązuje wagę do chrztu, ale zaskakująco nie aż tak wysoką, jakbyśmy się spodziewali po kimś, kto bardzo wysoko ten chrzest stawiałby. On stawia go jak gdyby tutaj obok dobrej nowiny. Nie jest to część Ewangelii. I także mówi, że celem jest posłanie go, aby Ewangelię zwiastował, a nie chrzcił. Więc był moment, kiedy byli niektórzy posłani, aby chrzcić. Paweł nie był posłany, aby chrzcić. Jest to ta różnica. I faktycznie od strony drogi zbawienia chrzest nie zbawia. Chrzest jest rytuałem. Takie rytuały mamy 3 lub 4. Pierwszy z nich to jest chrzest, drugi z nich to jest łamanie chleba i można powiedzieć, że takim rytuałem pozabiblijnym, ale bardzo dobrym jest modlitwa przed jedzeniem. To jest też coś, co nas wyróżnia. Paweł mówi, że chciałby, aby na każdym miejscu się wierzący modlili. I takich miejsc, które są zewnętrznymi takimi wyróżnikami chrześcijan, jest niewiele. Natomiast, co ciekawe, to świat do chrztu przywiązuje bardzo dużą wagę. Czytałem, że w krajach, gdzie są prześladowania, chrześcijanie są tolerowani tak długo, jak długo sobie tylko wierzą w Pana Jezusa. Nawet pozwala im się czasami coś do innych o swojej wierze powiedzieć. Ale tolerancja kończy się w momencie chrztu. Można sobie chodzić na spotkania religijne w takich
krajach buddyjskich, mahometańskich, ale jeżeli wierzący na przykład w takiej Mianie, czy też w Butanie, akurat kiedyś miałem okazję mieszkać u wierzącego z Butanu, który był ze swojego kraju przez rząd buddyjski wyrzucony, to oni dostali wszyscy wyrok śmierci i właśnie chrzest był takim punktem zapalnym i król Butanu, który ma rzekomo wskaźnik szczęścia najwyższy na świecie, bo oni wprowadzili taką miarę dobrobytu, wskaźnik szczęścia i wszyscy Butańczycy są najszczęśliwszymi ludźmi według tego wskaźnika, to dostali wyrok śmierci. Chrześcijanie ochrzczeni są wrogami na tyle istotnymi, że król postanowił ich z kraju wyrzucić pod groźbą kary śmierci. I tak samo się dzieje w krajach mahometańskich. Dopóki sobie tam chrześcijanin coś opowiada, coś sobie czyta, to fajnie. Można się z nim pokłócić, ale nie ma problemu takiego dużego. Ale jak się ochrzci, to znaczy, że już jest to problem na tyle istotny, że niektóre kroniki mówią, że w cesarstwie rzymskim zaraz po chrzcie chrześcijan, którzy się chrztowi poddali, natychmiast zabijano. I ten 29 werset jest bardzo ciekawy. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni? To po cóż się dają chrzcić za nich? No więc widać, opiera się to na zmartwychwstaniu. Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Ale o co chodzi w tym tajemniczym sformułowaniu? Dają się chrzcić za umarłych. To jest o tyle ciekawe, że ten werset po pierwsze musimy traktować tak, jak on jest tutaj napisany, dlatego, że nigdzie indziej w żadnym miejscu Pisma nie mamy powtórzonej takiej kwestii jak chrzest za umarłych. Więc nie jest to jakiś taki rytuał oddzielny, jak to by niektórzy spróbować to definiować. I myślę, że kontekstem do tego, żeby to zrozumieć, są wersety 31, 32, 30 i 28. Prosta zasada Pisma Świętego jest taka, że zawsze czytamy dany fragment w kontekście. Jeżeli nie będziemy trzymać się kontekstu, to stworzymy sobie pretekst, który albo wywróci nam wszystko do góry nogami i staniemy się bardzo pokiereszowani przez takie błędne rozumienie, albo będzie dla nas takim miejscem w Biblii, jak to mówią, no-go zone, czyli strefa, do której nie wchodzę. Czyli ktoś poda 15 rozdział 1 listu do Koryntian po 27 wersecie, a ja już będę się czuł poparzony. Omijam łukiem, udaję, że nie słyszę, dopiero słucham od 35. To nie jest coś, do czego jesteśmy powołani. Mamy całe Słowo Boże i mamy Mu w pełni ufać. Ten fragment nie jest jakoś trudny. Ten fragment mówi zwyczajnie, że są pewni ludzie, którzy dają się chrzcić po umarłych, za umarłych, w miejsce umarłych, zależy od przekładu. Czyli jednych wierzących uśmiercono albo zmarli w powodach biologicznych, bo tu jest słowo umarły, które znaczy po prostu, że jest to sytuacja niekoniecznie związana z prześladowaniami, choć 30, 31 werset raczej wskazuje, że również, a być może głównie związane z prześladowaniami. Więc niektórzy wierzący, gdyby nie chrzczono się, gdyby tego
rytuału zaniechać i pozwolono by wrogowi wybić wszystkich chrześcijan, to w pewnym momencie nie byłoby ani jednego ochrzczonego wierzącego na ziemi, gdyby ktoś w miejsce tamtych zabitych czy zmarłych się ponownie jako narodzony na nowo, młody, stary, w średnim wieku nie ochrzcił. Więc jeżeli popatrzymy teraz na 30 werset, po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Część niebezpieczeństw kończy się śmiercią. I jeśli takiemu wypadkowi śmiertelnemu ulegnie wierzący, ochrzczony, no to o jednego ochrzczonego mniej. I 29 werset mówi, że każdy, który po takim zmarłym się chrzci, bez związku ze znajomością tej osoby, po prostu jeden wierzący, dwóch wierzących zmarło w wyniku czy to wieku, czy właśnie prześladowań i nowy, ochrzczony zajmuje w pewnym sensie jego miejsce. 31 werset. Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni? Bardzo widać, ta myśl jest ważna, że Chrystus został wzbudzony i że chrześcijanie będą wzbudzeni. Nie musimy się bać przyjmować chrztu. Mimo że zniechęcić nas może to, że niektórzy wierzący ten chrzest przypłacili życiem. I my, tak jakbyśmy, w zasadzie można powiedzieć, że każdy chrzest jest chrztem za umarłych. Mój chrzest był chrztem za umarłego wierzącego, który zmarł po prostu zwyczajnie przede mną. I nie musimy się bać tych prześladowań, które tutaj Paweł wymienia, które nas spotykają. Dlaczego? Bo mamy zmartwychwstanie. I wiemy, że Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Jeśli nawet po chrzcie, gdzie całe tutaj tabuny wrogów Bożych nie są w stanie znieść tego rytuału, nawet jeśli nam się stanie krzywda, to wtedy mamy zmartwychwstanie. Nie bójmy się tych, którzy, jak czytamy w Mateusza 10:28, zabijają ciało, ale nie są w stanie zabić życia, nie są w stanie zabić duszy. To jest Mateusza 10 rozdział, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyli widzimy wyraźnie, że nie mamy się bać tego, że niektórzy wierzący chrzest przypłacili śmiercią. Tylko mamy zachętę, że skoro jest zmartwychwstanie, to mamy Pana w niebie i nie mamy się tego bać. Co prawda w Polsce to brzmi trochę abstrakcyjnie, gdyż tutaj po drugiej stronie Prosny, czy też po drugiej stronie tego jeziorka nie czekał przynajmniej w poprzednich latach szwadron śmierci czekający na wynurzających się chrześcijan, żeby ich uśmiercić zaraz po chrzcie lub zacząć pościg. Ale nawet jeśli takie coś by się działo, to nie mamy podstaw do lęku. Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest bardzo ważny punkt. Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, mamy mieć to wszystko w nosie. Tak apostoł Paweł mówi. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Bawcie się dobrze, jeśli nie wierzycie w zmartwychwstanie. I dalej ta zachęta tutaj. Nie błądźcie. Złe kontakty psują dobre obyczaje. Faktycznie mamy w pierwszym liście Jana pokazane, że
są zwodziciele. W drugim i trzecim liście Jana także jest to rozwinięte. W drugim liście Jana skierowanym do niewiasty jest powiedziane, żeby nawet nie przyjmować takich, którzy nie przynoszą nauki Chrystusowej i nie pozdrawiać ich, a co dopiero nawiązywać kontakt czy rozmowę. I to jest bardzo ważne, żeby nie mieć żadnych związków. Tytusa 3:10 mówi, że jeśli mamy człowieka heretyka, to mamy po jednym lub drugim razie unikać. 16 rozdział Rzymian mówi, żeby wypatrywać tych, którzy zgorszenia wbrew nauce wszczynają i mieć po prostu dystans do tych osób. Więc tutaj widzimy, złe kontakty psują dobre obyczaje. To nie jest tak, że możemy pielęgnować pewne kontakty i one nas tutaj nie pogrążą w pewnego rodzaju błędy. Opamiętajcie się, bardzo mocne słowo, opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie. I bardzo ciekawe zdanie. Niektórzy nie znają Boga. Do kogo Paweł to mówi? Do Koryntian. Niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Nie znają Boga, jest to bardzo, bardzo mocne określenie. I albo dotyczy się ludzi kompletnie niezbawionych, nie znają Boga, a chodzą na zgromadzenia, choć sami nie są pojednani z Bogiem, tylko przyjmują pozór pobożności, choć ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Albo jest mowa do wierzących, którzy po prostu tak sobie pozwolili przez te złe kontakty namieszać w swoich doktrynach, że po prostu mają obraz Boga zupełnie wypaczony. Mają, tak jak Galacjanie, wypadli z łaski, albo mają innego rodzaju kwestie namieszane i nie znają po prostu Boga jako Ojca, jako łaskawego, który dał swojego Syna, którego dobroć do upamiętania prowadzi. To są najczęstsze zabłądzenia, gdzie, tak jak tutaj jest powiedziane, że podważa się, podważało się zmartwychwstanie. A co dopiero dzisiaj? Więc bądźmy czujni, trzymajmy się Słowa Bożego, które uczy nas, jak to Słowo przyjmować i nie rozumieć więcej niż napisano. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom